Cześć, ja jestem Maciek. Cześć, ja jestem Łukasz. No to jak już mówiłem, witam się z wami i przychodzę do rzeczy. Jestem razem z moim kolegą Łukaszem w konkursie Pawła Kopiera do książki Mrok we krwi z Kroniki Dwuświata. No i mieliśmy wymyśleć grę planszową albo karcianą. Myślę sobie na początku, że to będzie nawet bardzo trudne, to trzeba się wytężyć. I trzeba było się wytężyć bardzo dużo, ale doszedłem do wniosku, jaką grę chcę dokładnie zrobić. No i tak, chcę zrobić grę, w której możesz zawładnąć swoim królestwem. Całym królestwem. A dokładnie chodzi o to, że od początku do końca to jest gra od 2 do 4 osób. No, bo trochę ograniczona, ale słuchajcie mnie dalej, nie przerywajcie. Chodzi dalej o to, że musisz dysponować materiałami i po prostu być jak prawdziwy król. Ale nie do końca, dlatego że tutaj rolę odgrywają też postacie. Tak, często w grach jeden pionek nie odgrywa na przykład żadnej ważnej roli, ale tak, a tutaj akurat odgrywa twój, jakby to powiedzieć, pionek, czyli po prostu królestwo, jakie wybierzesz, bo każde królestwo jest przypisane do danego bohatera Kronik Dwuświat. Pierwsze królestwo, czyli Królestwo Niebieskie, jest przypisane dla Skry, czyli Winei inaczej. No i co da się właśnie to, że to będzie Winea? Winea da wam to, że będziecie podwójnie pozyskiwać materiały. Tak, podwójnie pozyskiwać materiały. Dobra sprawa. Ja myślę, że też. Bo oczywiście w tej grze chodzi o to, że rzucam kostką. A więc rzucam kostką! Nie wiem, czy to było widać. Rzucam kostką. No i tak, na pierwszej ściance będzie napisane K, jak kamień. O to chodzi. K to kamień. Na drugiej D, czyli drewno. Na szóstej, na trzeciej będzie napisane z, czyli złoto. Na czwartej będzie napisane s, czyli statek. Na piątej będzie napisane d, czyli diament. I na szóstej będzie napisane R, czyli rycerz. Nam się wydaje, ale po co tutaj te rycerze? Coś tam. A to właśnie chodzi o to, w tej grze trzeba zbierać materiały. Materiały, tak. I rozbudowywać swoje królestwo. Ogromne królestwo. No i tak. Jak powracam teraz do postaci. Drugą postacią, czyli królestwem czerwonym, będzie Druwian. Raczej to dobrze przeczytałem. Druwian. No i on będzie wam dawać już inną rzecz, ponieważ będzie dawał większą ilość osób na rycerzy na statku. Podwójną. Ponieważ normalnie można przywieźć tylko dwóch, rycerzy, ale dzięki Druwianowi będzie można przewieźć ich aż 4. Tak? Lepszy atak, co nie? Ale oczywiście na jednego przeciwnika jeszcze można atakować, ponieważ on jest na lądzie. Taka sprawa trochę dziwna. No i też będzie jeszcze
taka postać jak Norran. Dlatego, że to jest skrytobójca. No, on akurat będzie kolorem zielonym. Ale on będzie miał jako swoją moc, że będzie zabijał szybciej ludzi. Tak, będzie nie że szybciej, tylko coś, tylko będzie je zabijał podwójnie. Na przykład jeden rycerz, jeśli bije się z jednym człowiekiem, zabija jedną osobę. Ale jeśli masz właśnie Norrana, możesz zabić aż dwóch rycerzy. I tego się trzeba, to jest okropnie mocne. Dobrze, a więc pora jeszcze na ostatnią, czyli żółtą postać, jakby to powiedzieć. To będzie leśniad. Tak, bo kto z was nie lubi leśniada? No leśniad fajny chłop. No chyba, że nie oglądaliście jeszcze, znaczy, że nie czytaliście jeszcze książki albo e-booka. To bardzo polecam, można go sobie przeczytać. Bardzo fajna książka, polecam. Pójść sobie do księgarni, czy na przykład zamówić na kopier.pl e-book. Chyba tam książki też są. Na Empiku też można zamówić. W bardzo dużo miejscach można to zamówić. No i oczywiście zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, jaką moc ma leśniad. Leśniad. Akurat on ma bardzo podobną moc jak Skra, tylko że on ma trochę gorszą moc. Przez to, że on, leśniad, trochę mi to pasuje samego jego imienia. Leśniad według mnie powinien dostać moc, no taką ja chcę moc, żeby on dostał, potrójnego zbierania kamieni i drewna. No, no i co wam mam jeszcze objaśnić w tej grze? Jeszcze muszę wam objaśnić, że w tej grze nie dostajesz całego królestwa naraz. Musisz je sam zbudować za pomocą materiałów. I tutaj masz napisane, tutaj macie w ogóle ludzie napisane, ile czego potrzebujecie na daną rzecz. Tutaj macie na kuźnię. Tutaj o, tu jest kuźnia. Nade mną, o tutaj. Jest ile trzeba na zamek, tutaj ile trzeba na jeden mur, tu w tym miejscu, ile trzeba na zbrojownię, tutaj, ile trzeba na... Na to, żeby mieć pole, tak? Myślić, że pole... No, pole, po prostu będziecie musieli mieć pole uprawne, ale nie wy jeszcze nie wiecie, po co wam te rzeczy. I o, tutaj ma... O, no, kurde! Tutaj mamy ostatnią rzecz, o tutaj, którą jest oczywiście... Jak to by tego mogło zabraknąć? Zwykły dom. Najzwyklejszy. I jeśli już zyskasz te wszystkie rzeczy... A, i murów trzeba zdobyć aż 4. Tak, ale mury są łatwe do zdobycia. Jeszcze tak zapomniałem powiedzieć. Jeśli zdobędziesz wszystkie te rzeczy, wszystko, to wtedy wygrywasz grę. Oficjalnie wygrywasz grę. No chyba, że rozwalasz wszystkich swoich przeciwników, też wtedy wygrywasz grę. Atakując ich, czyli rozwalając, jakby co, to każdy na początku dostaje swoją postać jako pionka i jeśli jakby zniszczy tego pionka jednym rycerzem, tak, jeden rycerz zniszczy od razu każdego pionka, bo to no działa tak. Oczywiście każdy swój pionek jest jakoś, ma swój kolor, wiadomo o co chodzi. No i właśnie jeśli go zniszczysz, jeden gracz też przegrywa. Myślę, że gra prezentuje się naprawdę fajnie i myślę, że bardzo dobrze by było, jakbyście ją stworzyli. Oczywiście też bardzo bym chciał ją stworzyć, bo no jednak nagrody są, rzeczy też są fajne.
No jeszcze będę mógł sobie czytać, jeśli zdobędę nagrody, to będę mógł sobie czytać e-booki. Ale to nie o nagrodach dzisiaj, nie o wszystkim. Tylko na razie chcę wam jeszcze dopowiedzieć ostatnią rzecz, o której możecie się pytać. Maciek, ale jak, o co chodzi z tymi statkami jeszcze? Tak, o co chodzi ze statkami? Statki wyglądają, no tak, o, widzieliście pewnie kiedyś statek, ale jeśli nie widzieliście, to tutaj macie statek. No i ty na tych statkach po prostu podróżujesz sobie, ale przez morze. Ale możesz wysyłać też oddziały piechotne. To, ponieważ wyświetla się tutaj teraz mapa całego królestwa dwuświata. Jest tu przedzielenie morze, tak zwane, ja to tak nazwę. Nawet mogę pokazać, w sekundę pokażę nagle mapę. Tak, ja pokażę mapę. Tak, no i teraz wam się też wyświetla mapa, a ja wam dokładnie przeczytam, jak będzie wyglądało. Macie oczywiście ocean międzykontynentalny, który jest pomiędzy, wiadomo, i przez to trzeba płynąć statkiem, ale macie tutaj coś takiego jak Korongród i tutaj macie pierwszy zamek. W tym miejscu, oczywiście wy nie macie tej, wy macie tu mapę, ale to i będzie inaczej trochę wyglądało, jakby to stworzyć. Macie też Lwieszno, macie Oroburg, macie Tryborg. No i to są właśnie te miejsca, w których będą zapożyczone. I właśnie każdy otrzyma jedną z twierdzy. Czyli najpierw może zacznijmy. Powiem wam, która twierdza należy do kogo, czyli jaki kolor ma. Oroburg dostaje kolor niebieski. Tryborg dostaje kolor zielony. Lwieszno dostaje kolor żółty i Kronogród dostaje kolor czerwony. Tak właśnie wygląda cała nasza gra. Myślę, że jest naprawdę dobra i dopracowana. Myślę, że ten filmik też jest bardzo fajnie zrobiony. Sam go montuję, więc... No, myślę, że cała ta inscenizacja się wam spodobała. Trochę zajęło przygotowanie wszystkiego. No i teraz chcę wam podziękować wraz z Łukaszem. A więc dzięki! Myślę, że wam się naprawdę podoba ten filmik. No i już nie będę przedłużał. Cześć wam!